do Jana, jeśli wychodzą na pustynię. Ale my możemy zobaczyć, że my często przychodzimy z pustyni. Że to my jesteśmy na tej pustyni, gdzie nie ma życia, nie ma wody. Ale jest możliwość spotkania z Janem, spotkania z Chrystusem. Dla Izraelitów doświadczenie pustyni, pomimo trudu, było doświadczeniem dobrym. To był ten czas bardzo wielkiej kruchości, grzechu Izraela, ale z drugiej strony ten czas, kiedy mogli tego Pana Boga doświadczyć. To, co mówi Ozeasz, prawda, że wyprowadzę Cię z powrotem na pustynię. Będę mówił do jej serca, bo pustynia jest też, ma to drugie oblicze, że jest tym momentem w życiu, kiedy nie ma rozproszeń. Że jest pewna sterylność. Nie ma tych rzeczy, które na co dzień nas tak rozbijają, prawda? Bo jest tyle rzeczy i takich, i jesteśmy ciągle atakowani informacjami. Pustynia jest tym dobrym momentem wyjścia. Ale pytanie, które jest w tych rozmówcach Jana, to jest to pytanie o Mesjasza. I to ich do Jana też doprowadza. Czy Ty jesteś Mesjaszem? Oni mają w sobie to pragnienie. Takie mam wrażenie, że to jest coś, co my może powoli tak tracimy. Że ponieważ Żydzi jeszcze nie mają tego Mesjasza, więc oni mają w sobie to pragnienie od środka, żeby tego Mesjasza spotkać, wyjść mu na spotkanie, szukać go. My trochę mamy takie, nie wiem, może sądzę, ale i też po sobie to widzę, że my mamy trochę takie podejście czasem jak facet, który już ma żonę, nie? Że dopóki jej nie ma, walczy o jej względy, nie? To trzeba podobać, trzeba zabłysnąć, trzeba się wysilić. Nie? A potem to już takie, to już nie ma dla kogo. Nie? To już jest. Zdobył. To już tak sobie można odpuścić. Żeby to nie było nasze postępowanie wobec Chrystusa. Ponieważ już jesteśmy z Nim, to nam to spowszednieje. Gdzie do dzisiaj to oczekiwanie mesjański w Izraelu jest bardzo, bardzo mocne. Przynajmniej u tych Żydów ortodoksyjnych, u tych wierzących, że oni wołają o tego Mesjasza, oni tego Mesjasza czekają, przygotowują się już na to przyjście, że Mesjasz przyszedł, żeby odbudował świątynię, żeby zapalił menorę, żeby ten kult mógł być odnowiony. Na to czekają, naprawdę z utęsknieniem. My tego Mesjasza już mamy, my mogliśmy się do Niego przyzwyczaić. A Jego drugie przyjście, to im później przyjdzie, tym lepiej dla nas. Jan Paweł II mówi takie słowo do Żydów, że jest przekonany, że czekamy na tego samego Mesjasza. Tylko, że my czekamy po raz drugi na Jego powtórne przyjście, a wy czekacie po raz pierwszy dla was. Nie, bo to pierwsze przyjście zostało przez was nierozpoznane. Nie, to jest ta głęboka intuicja, wiara Jana Pawła II, że Chrystus jest tym Mesjaszem i że jest tym Mesjaszem też dla Żydów. Że nawet jeśli to pierwsze spotkanie jakoś nie przebiegło pomyślnie, że nie został rozpoznany, to drugie spotkanie będzie tym spotkaniem właściwym. I w nas też to pragnienie spotkania powinno być takie mocne. Czy Ty jesteś Mesjaszem? Wyszukanie tego Mesjasza. Czy to już jest to? Wyczekiwanie tego przyjścia. Jan jest tu bardzo jasny. Ja Mesjaszem nie jestem. Mesjaszem jest ten, który przyjdzie po mnie. On jest tym oblubieńcem. I o tym też mówi święty Jan Apostoł w swoim liście. Kto jest kłamcą, jeśli nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem? Jezus jest Mesjaszem. Jan tym Mesjaszem nie jest, ale Jezus jest Mesjaszem, to znaczy namaszczonym Chrystusem. To, co mówimy, Jezus Chrystus, to już
przez samo to wyznanie Jezus Chrystus, to już jest to nasze wyznanie wiary w mesjanizm Chrystusa, Jezusa. On jest Mesjaszem, ale to też nie jest tylko rzecz taka zewnętrzna, tylko że my mamy udział w tej misji mesjańskiej. To jest bardzo jakieś takie piękne tutaj w tym czytaniu. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od jednego drugiego, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Patrzcie, że przed Chrystus Mesjasz i teraz to Jego bycie Mesjaszem trwa w nas. Więc my w jakiś sposób mamy ten udział w tym byciu Mesjaszem. Jan tego nie miał. My to mamy. Wiecie, że to, co Jan w całej pokorze i prawdzie musiał powiedzieć, że ja nie jestem Mesjaszem, nie mam z tym Mesjaszem nic wspólnego, to my możemy też całej... Trudno powiedzieć, że mamy pokorę, ale że przyznać do tego, że mamy udział w tym mesjaństwie, że jesteśmy pouczani, że to, że słuchamy Słowa, że to jesteśmy tutaj, że otwieramy się na Słowo, nie wiem, tracimy jakoś może i trochę naszego życia i pieniędzy po to, żeby to Słowo usłyszeć, to jest to dlatego, że nie tylko, że my tego chcemy, tylko to już jest to działanie Pana Boga w nas, że to jest to mesjaństwo, które mamy w nas i teraz Święty Jan mówi, nie potrzebujecie pouczenia od nikogo. To namaszczenie działa w was. Ono was poucza o wszystkim. To jest niesamowita rzecz. Nie, że przy całej tej naszej trudności, w której jesteśmy, to co mówicie też, że jesteśmy w świecie, który myśli inaczej. My mamy pouczenie od Chrystusa. Możemy widzieć ten świat inaczej. Możemy go widzieć w tym Bożym świetle. Możemy być za ten świat Panu Bogu naprawdę wdzięczni. I możemy dzięki temu pouczeniu możemy oczekiwać Mesjasza. Tego drugiego Jego przyjścia. To jest rzecz chyba taka niesamowita, że to co mówiłem na początku, że możemy się do tego przyzwyczaić, do tego, że Mesjasz przyszedł, ale też możemy w sobie odnowić to pragnienie, które jest w Adwencie. I że Kościół chce nas budzić do tego oczekiwania, że czekam na Mesjasza. Że to nie jest tylko jakieś takie, nie wiem, kokieteryjne, niech Pan Bóg przyjdź Panie Jezu. Tylko, że to było to wołanie serca, rzeczywiście, że chcę, żeby Pan Bóg przyszedł. I to nie dlatego, że jestem w porządku. Może mamy takie czasem przekonanie, że teraz Pan Jezus nie przychodzi, bo teraz jestem jeszcze taki mało gotowy. Że to, czy nie za bardzo skupiamy się na sobie, nie? Że wszystko tak naprawdę, niby nie, ale tak naprawdę oczekuję od tego, że ja się poprawię. Że mam takie wyobrażenie, że jak nie wiem, w tej walce, którą mam, jestem na ringu i mam teraz tego przeciwnika, który jest tak potężny, że nie mam z nim szans, ale mam ciągle wyobrażenie, że ja w końcu nastukam temu demonowi na tyle, że on będzie na deskach, a nie ja i wtedy to niech Pan Bóg przychodzi, nie? Bo już mi się udało, za pomocą oczywiście, wszystko z pomocą łaski Bożej, bo to taki wytrych do wszystkiego, nie? Co mi się udało, to łaska Boża. Z pomocą łaski Bożej wszystko robimy, temu diabłu też nakładziemy wreszcie, nie? I wtedy czekamy na koronę zwycięstwa. A wydaje mi się, że jest odwrotnie, że my jesteśmy w tej walce i jesteśmy, jak wiecie, że mamy założonego podwójnego Nelsona na szyi, nie? Taki, nie, bez szans, nie? Że ja w tym jego uścisku tylko wołam, Panie Boże, przyjdź, no bo umrę. Bo mnie ten gościu załatwi z pewnością. Że to w tym momencie chce Chrystus też interweniować, wchodzić w moje życie. Bo ja jestem na tyle głupi i to chyba jest nasze doświadczenie, że jak mi tylko ten uścisk popuści, no to ja od razu Wańka wstańka, nie? Dam sobie radę. Następnym razem to już się nie dam zaskoczyć. Następnym razem będę mądrzejszy. Że pośród tego utrapienia mamy wołać, przyjdź Panie Jezu. Że to jest, że nie będzie inaczej.
że teraz przeżyjemy życie, odchowamy dzieci, jedziemy na emeryturze, nie zabiorą na tej emerytury, nie, może uda się, że nie przywrócą z powrotem na 67 lat, albo 69, albo 70. Nie. I w końcu tak, nie na tej emeryturce, no ale co, patrzymy na tych, którzy mają te emeryturki, tacy szczęśliwi, tacy gotowi, że to w miarę upływu lat nie wzrasta to pragnienie przyjścia Chrystusa, tylko jest coraz gorzej, nie? Bo się to się zbliża coraz bardziej, człowiek coraz bardziej nieprzygotowany. Mamy namaszczenie od Chrystusa, to namaszczenie, które w nas też woła o przyjście tego Mesjasza, że my nie jesteśmy Mesjaszami, ale mamy to namaszczenie od Mesjasza i teraz możemy o to wołać, żeby On przyszedł, żeby nas zabrał, żeby ten świat się skończył, żeby to zło się skończyło, nie żeby przyszły inne czasy, inne rządy, inne cokolwiek innego, tylko żeby przyszedł rzeczywiście Chrystus. To jest to przygotowanie, które Pan Bóg chce zrobić w naszym życiu, żeby to nasze oczekiwanie Mesjasza było coraz bardziej czyste, coraz bardziej przejrzyste, coraz mocniejsze.